kochani, witam Was we vlogmasie dniu 10. Nie wiem, kiedy mi to minęło. I powiem Wam, że ja przed sekundą wstałam, więc jeszcze jest to trochę napuchnięte. Teraz muszę się pomalować, zjeść śniadanie i idę na pocztę po kopertę. Przyjdę do domu, wszystko spakuję w tą kopertę, podpiszę ją i idę wysłać paczkę. Także widzimy się za chwilę, jak już się ogarnę. Ja już jestem pomalowana i ubrana. Ale zanim wyjdę, to otworzymy jeszcze kalendarz. To jest róż do policzków, taki mocno, mocno różowy. Także nie wiem. Nie wiem, czy jestem zadowolona. I zobaczymy, co jest w kalendarzu z czekoladkami. Dobra, już wychodzę i powiem Wam, że jeszcze muszę wstąpić do bankomatu, więc trochę mi to zajmie, także odezwę się do Was dopiero jak wrócę. Tak jak myślałam, nie mogę tego zmieścić. Także super. Starałam się jak mogłam, ale nie mogę tego zapiąć. Zamknąć za żadne skarpy. Nie wiem, co ja zrobię. Jakoś tą paczkę domknęłam, ale powiem Wam, że jedną rzecz musiałam i tak wyjąć z niej, bo nie domknęłoby się. Także szkoda, no ale najmniej potrzebną rzecz w sumie wyjęłam. Powiem Wam, że moja paczka ważyła prawie 2 kilo, także ja nie wiem, co ja zrobiłam. Wszystko pozałatwiałam, teraz robię szybko jeść do pracy i uciekam. Dzisiaj skończyłam pracę i będę jechała do Daniela, rodziców, bo on tam siedzi z kolegami i w coś gra, także jadę i jak będę w domu, to dam znać. Trzymają się, trzymają razem, mają fajne tatuaże. O tych dziewczyn to lubię, marowosty lubię. Mogę się oddzielić. Nie, Jessica chce. Nie, nie, w sklepiku robiliśmy małe zakupy i teraz będziemy może coś oglądać, kupimy sobie piwko i pójdziemy spać. Kluczki do filmu. Jakieś przyprawy. Mleczko. Śmietanka. Brizo naturalne. Jeszcze donut jagodowy. Słodki jest. Wygląda przepięknie. Tak to ładnie wyglądało, a jest bez nadzienia. Bez sensu. Chcesz dać mi coś powiedzieć na ten temat? U nas co z nadzieniem. No to po prostu. No ale to się smaczy z nadzieniem, także przeżyję.